Prawie zawsze, kiedy... Nie. Do tej pory zajmowaliśmy się rozwiązywaniem problemów w taki sposób, aby rozwiązać je jak najoptymalniej. Jednakże na olimpiadzie nie zawsze będziemy umieli znaleźć optymalne rozwiązanie, a nawet nie będziemy koło niego blisko, a punkty bardzo się liczą. Zazwyczaj o awansie do finału albo o wyższym stopniu zależy głównie to, ile grudów się napisze. Ponieważ większość ludzi rozwiązuje te same zadania, ponieważ one są po prostu prostsze niż inne, to istotną umiejętnością okazuje się pisanie brudów. Dlatego dzisiaj przedstawię parę brutów, parę typowych technik pokazywania brutów, parę technik wchodzenia brutów na bazie dwóch problemów. Problemu znajdywania kliki i problemu sprawdzania dwudzielności grafy. Oczywiście metody od tych metod zależy, jaką złożoność czasową uzyskamy. Pierwsza działa w N-sienia, kolejna w 2 do NT, kolejna w N po K i kolejna w 3 do NT. Wydaje mi się, że niczego nie pominąłem. Adam, nie pominąłem niczego, weź sprawdź. Dobra, nie, nie ma szans, wszystko jest. Dobra, to te trzy problemy spróbujemy rozwiązać na bazie problemu znajdowania największej kliki w grafie. Otóż o co chodzi? No kliką jest oczywiście taki zbiór wierzchołków, że każdy wierzchołek, który jest w klice, jest połączony z innym wierzchołkiem, który jest w klice. Takim najbardziej standardowym przykładem kliki jest K5, o którym mówiliśmy już przy okazji grafów planarnych. Jak widać, wszystkie wierzchołki są ze sobą połączone i zastanowimy się, jak znaleźć klikę w 2 do NT i N-sienia. A potem sprawdzimy, zauważymy, że da się to też robić całkiem szybko, stosunkowo szybko w NPH. Oczywiście żadne z tych rozwiązań nie jest szybkie, działają dla jakichś N wielkości 20-30, no ale kogo to obchodzi, w końcu na zawodach dostaniemy jakiekolwiek punkty, a jakiekolwiek punkty są dużo fajniejsze niż 0 punktów. Dobra, najpierw zastanówmy się, jak sprawdzić, czy dany graf, który dostajemy, jest kliką, albo czy dany podzbiór wierzchołków jest kliką. W tym momencie, żeby sprawdzić, czy dajmy na to, że mamy powiedzmy jakiś taki graf dowolny i na początku chcielibyśmy sprawdzić, czy powiedzmy dane trzy wierzchołki, na przykład ten, ten i ten, są kliką. No to zauważmy, że w ogóle zauważmy, że najmniejszą kliką, jaką jesteśmy w stanie uzyskać, no to jest wierzchołek po prostu jeden sam w sobie, bo on nie ma połączenia do żadnego innego wierzchołka w klice, no ale to jest, on jest tylko on sam, więc w ogóle nie ma problemu. Kolejną kliką jest po prostu wierzchołek, to są dwa wierzchołki połączone krawędzią, no a kolejną jest trójka i tak dalej. No, mniejsza, tylko tak. Powiedziałem to tak, żeby zobrazować, że małe kliki są takie jakieś proste i bezczęste. No dobra, ale ogólnie co trzeba sprawdzić, w jaki sposób sprawdzić, czy wszystkie wierzchołki, które, no jak ten podzbiór wierzchołków jest kliką. No to po prostu możemy wziąć i przeiterować się po każdym kolejnym i sprawdzić, czy ma krawędzie do innych wierzchołków z tej kliki. Czyli nie wiem, w jakiejś tablicy booli zapisujemy sobie klika od x równy true, jeżeli ten wierzchołek jest po prostu w naszym podzbiorze, który nas interesuje, w naszej klice i sprawdzamy, no na przykład bierzemy ten i sprawdzamy, do ilu wierzchołków też tej kliki dochodzi. No, zauważamy, że do dwóch, a do ilu powinien dojść? Do n minus 1, dla n równego rozmiarowi tego podzbioru. No dlatego, że musi być połączony ze wszystkimi oprócz siebie samego. No dobra, no to sprawdzamy. No i ten działa, no to sprawdzamy dalej. Bierzemy tego, on przechodzi do tylko jednego wierzchołka z kliki, więc to nie jest klika, no bo nie ma połączenia tutaj. Analogicznie, gdybyśmy dostali ten zbiór wierzchołków, wzięlibyśmy tego, sprawdzilibyśmy na niego tych dwóch ziomeczków, w sensie przeliterowalibyśmy się po jego sąsiadach i znaleźlibyśmy tych dwóch ziomeczków, więc się zgadza, bo 3 minus, rozmiar tego podzbioru to jest 3, więc 3 minus 1 jest 2. Analogicznie tu i analogicznie tu, bum, mamy klikę, super. I rozwiązaliśmy to w najgorszym wypadku o 1 plus n. Oczywiście ten czas będzie w praktyce dużo mniejszy, na przykład gdy sprawdzamy pojedyncze, znaczy trzy wierzchołki, to szansa na to, że w ogóle uzyskamy n się zredukuje do 3, a szansa na to, że uzyskamy wszystkie n krawędzie jest bardzo mała, praktycznie nie występuje.
No ale jakby to jest najgorszy czas, jaki jesteśmy w stanie uzyskać. No dobra, no to teraz to, co będziemy brutować, to sprawdzanie tych zbiorów. To znaczy, będziemy chcieli sprawdzić wszystkie kolejne zbiory i zobaczyć, czy będzie ok. No dobra, to teraz już widzę, że ncinę to jest bardzo słaby pomysł w tym momencie. I nie za bardzo nawet widzę, a nie, dobra, to widać, jak to się można zrobić. Po prostu to będzie tak głupi pomysł, że aż boli, no ale okej. Weźmiemy sobie, dobra, wrócimy do tego grafu. I weźmiemy sobie ten graf. I będziemy chcieli po prostu wziąć wszystkie możliwe permutacje wyszłoków, tak? Żeby jakiś, i sprawdzać jakiś prefiks, czy on jest cyklikiem. Tak po prostu czysto na pałę, w ogóle bez żadnych, bez niczego mądrego menu. No i jak to uzyskamy? No generalnie to jest przede wszystkim strasznie beznadziejne, ale to pokażę pewną metodę. No to co robimy? No to numerujmy sobie te wyszłoki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i po prostu będziemy lecieć kolejnymi pozbierami. Zaraz powiem, jak to zaimplementować. Ale kolejnymi permutacjami, przepraszam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, potem jest 1, 2, 3, 4, 6, 5, to i tak dalej. I będziemy sprawdzać, czy jakiś początkowy fragment nie jest kliką. No i po prostu dla każdego początkowego, każdego kolejnego elementu na prefiksie będziemy sprawdzać, czy jest on połączony ze wszystkimi wcześniejszymi. Czyli tak, powiedzmy, że mamy już tą permutację, która nas satysfakcjonuje. W sensie tą, która tworzy już klikę wielkości 3. 1, 2, 5, 4, 3, 6, no whatever, cokolwiek. No i teraz tak, bierzemy jedynkę, no nie robimy dla niej nic. Dla dwójki sprawdzamy, czy ma połączenie do jedynki. Po prostu iterując się po wszystkich sąsiadach dwójki. W najgorszym czasie o ten, tak? No i teraz patrzymy, że dwójka prowadzi do jedynki, więc spoko. Sprawdzamy dla piątki. Piątka prowadzi do jedynki i do dwójki, więc spoko. Czwórka prowadzi do dwójki, ale nie prowadzi ani do jedynki, ani do piątki, więc na tym momencie ucinamy. I nasza klika, którą znaleźliśmy tutaj, ma rozmiar 3. Oczywiście w momencie, w którym znajdziemy jakąkolwiek dużą klikę tutaj, to nie jesteśmy pewni, czy ona jest największą, więc musimy się i tak przeiterować po wszystkich możliwych takich permutacjach. No, od razu widać, że to jest bardzo nieoptymalne, choćby ze względu na to, że te prefiksy w wielu przypadkach będą dokładnie takie same. Bo tylko pojedyncze pozycje będą się zmieniać w bardzo wielu szafach tych permutacji. No dobra, no i jaką złożoność uzyskaliśmy? Dla odensienia permutacji będziemy w stanie w czasie, no właśnie takim oden plus n, no raczej szybszy niż oden plus n, ale w najgorszym wypadku oden plus n, będziemy w stanie znajdować klikę. No to jest jakieś badziewne, to działa dla n rozmiarów 10, a potem się wybawi. No ale fajnie, bo może to wbije na jakieś 10 punktów, 20, nawet jak na 5 punktów wbije, to czasami to zmienia dużo. 2 punkty są czasami bardzo wartościowe. Dobra. W takim razie, tylko w jaki sposób zrobić to, żeby generować kolejne permutacje? No okazuje się, że to jest jakieś mega proste, bo po prostu mamy funkcję w CPP, która nam to robi. Nazywa się NextPermutation i używa się jak zwykłego sorta. NextPermutation od nazwa tablicy, wyglądajmy na to, że T plus N, sprawia, że tablica od komórki zerowej do N tej znajduje kolejną permutację ciągu, który tworzy. To znaczy, dla przykładu, gdyby to była nasza początkowa permutacja, gdyby tak wyglądała nasza tablica, tutaj jest oczywiście komórka 0, 1, 2, 3, 4, 5, to zwróciłoby nam tę permutację. A potem z niej kolejną. I teraz tak, next permutation nie jest procedurą, tylko funkcją, to znaczy zwraca wartość. Jaką ona wartość zwraca? True albo false, w zależności od tego, czy kolejna permutacja istnieje, czy nie. To znaczy, w momencie, w którym ta permutacja jest już największą możliwą, bo ona zwraca kolejną, w sensie kolejną najmniejszą, to wtedy po prostu zwraca false, bo takiej nie ma. A w przeciwnym wypadku, no, znajduje kolejną. Więc, żeby przeiterować się po wszystkich permutacjach, na początku do niej, do tablicy T będzie trzeba wrzucić po prostu kolejny ciąg 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, w sensie kolejny ciąg liczb naturalnych.
Albo jeżeli wierzchołki numerujecie jakoś inaczej, chociaż wątpię, żeby ktokolwiek to robił, no może będą problemy, w których będzie trzeba, to po prostu postartowaną tablicę, no i wpuścić wild experimentation. On automatycznie będzie szafował te tablice i po prostu po każdym takim wildu no, przerobi swoje. Tylko że nie możemy zrobić tego w taki sposób, to znaczy nie możemy zrobić... Znaczy możemy, ale trzeba pamiętać o tym, że w momencie, w którym wykonujemy experimentation, on już zmienia tę permutację. Więc pierwsza permutacja, to znaczy 1, 2, 3, 4, 5 aż do N, nie będzie wzięta pod uwagę. Dlatego ja zazwyczaj, żeby sobie nie komplikować kodu, żeby wszystko było ładne, po prostu używam te tytuły. To przecież się tutaj. No i w takim wypadku po prostu ten while się kończy, no oczywiście średnikiem, ten while kończy jakby obiekt pierwszej pędy. Wszystko działa, jest fajnie. No oprócz tego, że jest wolno i beznadziejnie. Kolejnym przykładem bruta, takim już bardzo common znanym i używanym jest 2 do entej. No i 2 do entej dla tego przypadku mają więcej sensu. I jakby to się robiło, po prostu bierzemy jakikolwiek podpływ. To znaczy w zera ustawiamy tam, gdzie no, nie został wzięty wierzchołek, a jedynki ustawiamy tam, gdzie wierzchołek został wzięty. No i po prostu dla takiego podzbioru sprawdzamy w n plus m, czy jest on ok, a jak nie, no to nie. No i musimy sprawdzić wszystkie te podzbiory, ponieważ nawet jak znajdziemy, tak jak mówiłem wcześniej, nawet jak znajdziemy jakąś likę, no to nie wiemy, czy nie ma większej. Dobra, no to jak robić to 2 do n? No jakoś w sumie prosto, bo możemy to robić tak. Zauważmy sobie, że jeżeli mamy jakąkolwiek liczbę, powiedzmy x, no dajmy na to, że to jest, nie wiem, 69, to wtedy on ma już jakiś zabieg binarny. Komputer automatycznie zamienia wszystko na binarkę. No i akurat 69 podałem, bo jak byłem w gimnazjum, to rozkminiłem, ile to jest i sobie zapamiętałem. 1 100... Tak, 1 101. No i mamy jakiś podbiór, tak? Ponieważ możemy sobie stwierdzić, że ten element no, to jest wierzchołek numer 1, albo raczej numer 0, numer mówiąc 0, żeby nie było przypału. Ten to jest wierzchołek numer 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i taka maska bitowa mówi nam po prostu to, który wierzchołek jest w naszym podzbiorze, a którego nie ma. No jak to sprawdzać? No sprawdza się to prosto, mówiłem o tym już wiele razy. Po prostu w momencie, w którym na którejś pozycji znajduje się jedynka, jak sprawdzić, czy na którejś pozycji znajduje się jedynka, tak? Bo jeżeli umielibyśmy sprawdzić, czy na którejś pozycji znajduje się jedynka, to możemy po prostu się przeiterować od 1 do n i dla każdego kolejnego, dla każdego kolejnego wystąpienia jedynki na danej pozycji jesteśmy w stanie no, po prostu sprawdzić, czy ona idzie do wszystkich wierzchołków, które wcześniej sprawdziliśmy. W sensie, czy ona idzie do wszystkich wcześniejszych wierzchołków, które jakby już znaleźliśmy, że one są w tej klice. No i wykonać ten algorytm, który jest bardzo prosty i nawet szybki. No dobra, no to co robimy? Musimy sprawdzić, czy na tej pozycji jest zapalony bit. No a to się robi jakoś prosto. Od czego mamy operacje bitowe? Na przykład operację AND. Operację AND. Bo w momencie, w którym weźmiemy sobie jakieś dwa do itej, gdzie i to jest ta pozycja, która nas interesuje. Na przykład powiedzmy, że chcemy sprawdzić, czy dwójka jest, w naszym podzbiorze, to 2 do itej to jest takie coś. W sensie 2 do 2 kwadrat, tak? Ma tylko jeden bit zapalony i to ten przodujący, a cała reszta jest zgaszona. Z tego powodu po prostu wystarczy sprawdzić n na x i 2 do itej. A tak, żeby było bardziej C++owo, żeby się kompilowało, n na x i przesunięcie bitowego 1 po i. No dlaczego? Ponieważ ten end będzie równy 0, jeśli na tej pozycji nie ma wspólnej jedynki, ponieważ no, wszystkie te bity są zgaszone i jedynym możliwym wspólnym miejscem, czyli jedynym możliwym endem, który może się wykonać, no jest ta jedynka, czyli jest ta pozycja numer 2. No ale, a co kiedy ten end właśnie się wykona, to znaczy ta jedynka jest, jak w tym wypadku, no to się wszystko zezeruje, to też się wyzeruje, bo tutaj są wszędzie zera, a tutaj pozostanie jedynka, czyli będzie coś niezerowego.
No a jak będzie coś niezerowego, to fajne, bo jest inaczej niż w przypadku, kiedy nie jest zapalone. Więc jesteśmy w stanie w deterministyczny sposób to określać. No i to jest dość proste. No robimy w zasadzie analogiczny algorytm tutaj, którego uzyskujemy złożonych 2 dla tej plus n plus n. Co jest dużo lepsze niż trzecinia, bo już chciałem dla jakichś 20, no od biedy 25, 6, więc więcej serii. To jak chodzi o 2 do n. No i teraz coś, co jest najmniej oczywiste w zasadzie, czyli sprawdzanie n po k. W sensie robienie rootów n po k. Czyli mamy sobie dany zbiór n wierzchołków i chcemy znaleźć zbiór o... chcemy sprawdzić zbiór o k elementach. Albo raczej wszystkie zbiory k elementów. Jak można to wykorzystać do problemu kliki? No otóż w bardzo prosty sposób. Po prostu albo lecimy od największych k, albo od najmniejszych, albo najlepiej bin starczy. Właśnie. Jak to można robić? Najlepiej bin starczy. O co mi chodzi? Zauważmy, że jeżeli istnieje klika o wielkości x, to istnieje też klika o wielkości x minus 1 z tego prostego powodu, że gdybyśmy wzięli sobie, no narysuję tu nasze k5 kochane, gdybyśmy wzięli sobie nasze k5, to zabierając jeden wierzchołek, dalej mamy klikę, tylko czterowierzchołkową, bo podzbiory kliki są klikami i są mniejsze od. Także moglibyśmy po prostu, szukając największej możliwej kliki, moglibyśmy po prostu znaleźć największe takie k, że klika występuje. Więc robić bin searcha od 1 do n. No i bin searcha od 1 do n, gdzie losujemy, w sensie gdzie strzelamy jakieś k i sprawdzamy, czy dla k istnieje klika. W jakim czasie? No najlepiej n po k, bo na tyle sposobów jesteśmy w stanie wybrać z n wierzchołkowego grafu podzbiór o k elementach. No jak to chodzić? No oczywiście, jak już będziemy mieli taki podzbiór wybrany, to możemy wywalić tego bruta n plus n i wszystko działa. Uzyskamy wtedy złożoność od n po k n plus m log n. No to brzmi, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest lepiej niż 2 do nt, ale wydaje mi się, że tak i to zdecydowanie. Chociaż to bardzo zależy jakby od wyboru tego n, chociaż w większości przypadków, no to raczej, no bo ten log jeszcze, tak? On jakby, log to jest kolejne 20 parę operacji, więc w praktyce to powinno być dużo szybsze, w sensie teoretycznie to powinno być dużo szybsze, a w teorii to nie. W teorii to no, zależy od problemu, ale to też można implementować. Jakby prawie nigdy, chociaż ta różnica jest na tyle mała, że prawie nigdy nie opłaca się tego implementować, jeżeli jesteście w stanie zrobić to dalej. Chociaż, no generalnie to bardzo zależy od problemu, nie będę się teraz w to wgłębiał. W takim wypadku, jak zaimplementować n po k, żeby się nie zsypić, a wręcz przeciwnie, żeby było fajnie? Funkcją rekurencyjną, no bo czemu? Ta funkcja będzie dostawała takie wartości n i k. No oczywiście n i k. No bo co miałaby zostawać? Albo inaczej, nie n, no bo n jest globalne, ono nie zależy od funkcji, bez sensu byłoby ją wrzucać rekurencyjnie, tylko x i k. Gdzie x jest ostatnim rozważanym przez nas elementem. Już mówię, o co mi chodzi. W momencie, kiedy będziemy przelatywać pociągu liczb naturalnych od 1 do n, tak? I po prostu przyznawać każdemu z tych elementów dwie możliwości. Pierwszą możliwością jest wzięcie tego elementu, czyli 1, albo nie wzięcie tego elementu jest drugą możliwością i to jest 0. Jak to robić? Przede wszystkim, jeżeli w pewnym momencie uzyskalibyśmy k równe 0, no to w ogóle nie ma, albo no k równe 0, czyli jeżeli nieprawda, że k, to wtedy wywalamy nasze poszukiwania, bo to oznacza tyle, że znaleźliśmy już jakiś zbiór k elementowy, czyli no tam wywołujemy naszą funkcję sprawdź, czy check, czy cokolwiek innego i sprawdzamy dla niej, no aktualizujemy wynik, sprawdzamy w tym n plus n, czy czymkolwiek innym, czy klika jest, no a jak jest, no to aktualizujemy wynik, to tam już robi ta funkcja check i returnujemy.
przeciwnym wypadku, co możemy zrobić? Mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość to wrzucenie jedynki na pozycję. Jakąś, powiedzmy tu. I co się dzieje, kiedy wrzucimy tu jedynkę? No przede wszystkim musimy to zapisać, że wrzuciliśmy ją. Czyli na przykład w jakiejś tam symboli, tak jak wcześniej pokazywałem, przy okazji myślenia klika, od nic podstawiamy true. No i lecimy forem po sufiksie, który nam został do rozpatrzenia. Co musimy wywołać na tym sufiksie, żeby wszystko zadziałało? No, warto byłoby wywołać to, tylko że powiedzmy z k mniejszym o 1, ponieważ tutaj już wrzuciliśmy kolejny, jakby już wzięliśmy jakiś element, więc to, co musimy znać na tym sufiksie, to nie n po k, tylko n po k minus 1. A raczej nie n, tylko no, ten sufiks po k. Więc to, co robimy, to robimy n choose k i wywołujemy się rekurencyjnie na x plus 1 i x plus 1 i k minus 1. Z tym, że musimy jeszcze pamiętać, że to robimy tylko wtedy, kiedy takie x plus 1 w ogóle istnieje. No bo jak nie istnieje, no to bez sensu to robić. W sensie, to wtedy, to znaczy, że x plus 1 istnieje. Chodzi mi o to, że jest mniejszy równy n. Bo jak będzie większy od n, no to zaczniemy robić coś, co zupełnie nie ma sensu. Więc jeszcze, jeżeli x jest mniejszy od n. I teraz drugi przypadek, no nie bierzemy tej kliki. W sensie, nie bierzemy tego x-a, tego wierzchołka do kliki, tylko czy wywołujemy się na sufiksie. No to jest przypadek, w którym klikę oczywiście trzeba podstawić v, wychodząc z tego wywołania. Jezu, false, przepraszam, nie wiem. I robimy analogicznego ifa. Jeżeli x mniejszy od n, n plus x plus 1, tylko że już k, ponieważ dalej musimy k elementów wstawić. No i zauważmy, że to działa w n po k z tego prostego powodu, że po prostu przechodzi po tych wszystkich podzbiorach i n po k razy n. No bo na każdym n po k przeiteruje się. Oczywiście nie do końca n po k razy n, bo czasami może się skończyć tak, że weźmie pozbyt pierwszych k i wtedy się wywoła. Znaczy ten skończy wywoływanie. No ale tak w najgorszym wypadku to działałoby, w sensie możemy oszacować, że ten czas działania nie jest większy niż n razy n po k. Bo dla każdego z pozbiorów, który jest n po k, przejdziemy po całym ciągu, który ma n elementów. No czyli cały rozwój działa w n po k. Tak naprawdę razy n, przepraszam. Chociaż mówię, że to nie jest do końca razy n. To jest coś, co jest bliżej nieokreślone, ale można powiedzieć, że to jest jednego, że to jest nie większy niż n, więc tak to zapiszę. Razy n plus n i razy log n. Tak, bo ten nic. No dobra, no i to wygląda. No właśnie, teraz to już w ogóle nie wiadomo, czy to jest lepsze, czy gorsze, ale no, na zawodach macie czas, żeby się nad tym zastanowić. I tak brutujecie, i tak chcecie mało punktów. Ale więcej niż zero. No dobra, to omówiliśmy już trzy pierwsze techniki i tak jak powiedziałem wcześniej, teraz pogadamy o tym, jak się sprawdza dwudzielność w 3D. No to tak, jak powiedziałem, sprawdzimy sobie dwudzielność grafów 3D, ale nie będziemy sprawdzać dwudzielności grafów po prostu, tylko będziemy chcieli znaleźć największy podzbiór wierzchołków w grafie, który jest dwudzielny. No jak to zrobić? No ogólnie sprawdzenie, czy sam graf jest dwudzielny, jest proste i sprawdzenie tego, czy jakiś jego pozbiór jest dwudzielny, też jest proste, ale załóżmy, że tego nie potrafimy i będziemy to robić w 3D, no bo czemu nie. No to teraz tak, na początku krótkie przypomnienie, jak sprawdzić, czy graf jest dwudzielny. Graf jest, z definicji graf jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie, możemy go podzielić na dwa podzbiory, że jeden jest dopełnieniem drugiego i jesteśmy w stanie, w sensie i wszystkie krawędzie biegną między tymi podzbiorami. Znaczy, w żadnym, nie ma takiej krawędzi, która biegnie między dwoma wierzchołkami z jednego podzbioru. No na przykład ten graf jest istotnie dwudzielny i jednym z takich podzbiorów jest to i to. No i analogicznie ten graf też jest dwudzielny, bo to jest jeden zbiór, a to jest drugi. No ale na przykład ten graf już nie jest dwudzielny, nie ma szans. No dobra.
No to teraz tak, jak ogólnie sprawdzaliśmy dwudzielność grafu? Puszczaliśmy bardzo prostego TFS-a, który po prostu brał jakiegoś ziomeczka, dawał mu wartość 1 lub 0, powiedzmy, że 0, i potem puszczał od niego TFS-a i sprawdzał na pałę po kolei jego synów, potem jego sąsiadów, potem sąsiadów i przypisywał wszystkim po kolei zera jedynki. I w momencie, w którym było jakieś przejście między dwoma wierzchołkami, którym przyporządkowaliśmy dokładnie ten sam zbiór, no to ten graf nie był dwudzielny. No, przykład 0, 1, 0, ojej, jest krawędź. Bardzo ważnym przy pisaniu butów jest to, by nie czekać do samego końca na sprawdzenie, na przykład nie robić czegoś takiego, że puszczamy po prostu DFS-a, każdemu kolejnemu piętru przypisujemy zera jedynki i potem szukamy, czy istnieje krawędź między dwoma wierzchołkami, tylko żeby w trakcie algorytmu od razu breakować go w momencie, w którym znajdziemy coś takiego. Ponieważ w ten sposób bardzo oszczędzamy na czasie, którego mamy mało, bo wurtujemy, bo nie umiemy robić zbyt dobrze. No dobra. W takim razie, oczywiście to działa w najgorszym czasie takim samym jak nasze sprawdzanie klikowości, czyli N plus M. I teraz, jak do tego w ogóle wrzucić butę 4? Znaczy, mając graf, chcemy sobie znaleźć największe podzbiory, które będą dwudzielne. No i przy okazji wyznaczyć dwudzielność tych podzbiorów, bo to też zapewni nam ten algorytm. No to prostą rzeczą, którą możemy tutaj zrobić, która w zasadzie niespecjalnie korzysta z tego, co pokazałem przed chwilą, bo to już by było zbyt mocne, jest po prostu przypisanie każdemu z wierzchołków jedną z trzech wartości. 0, 1 lub 2. 0 wtedy, kiedy nie bierzemy wierzchołku do żadnego z tych podbiorów, 1 kiedy ma być w pierwszym podbiorze, a 2 kiedy ma być w drugim podbiorze. I potem w momencie, w którym będziemy mieli te jedynki i dwójki, sprawdzamy po prostu, czy nie istnieje para dwójek, które są koło siebie, ani para jedynek, literując się po wszystkich krawędziach wierzchołków, które są w jedynkach i wierzchołków, które są w dwójkach. Albo w ogóle tylko wierzchołków, które są w jedynkach, no bo przecież jeżeli byłaby... Nie, sorry. Obów, przepraszam, bo przecież krawędź zakończona 2-2 nie będzie zweryfikowana, jeżeli sprawdzimy tylko jedynki. No dobra, no to w takim razie mamy sobie jakiś pomysł. Oczywiście takich podzbiorów, w sensie tak wybranych podzbiorów jest 3 do n-tej, bo każdy wierzchołków ma jedną z trzech możliwości, 0, 1 lub 2. No i okazuje się, że możemy to kodzić w bardzo podobny sposób, co 2 do n-tej. Tylko że no, operacje bitowe już nam nie pomogą, ale pomoże nam używanie mózgu. Bo będziemy w stanie, zauważmy sobie, że każda liczba również jest zapisana w systemie trójkowym. Na przykład x równe... cztery to 10. Dobrze powiedziałem? Czy coś zwaliłem? Nie, x równe 4 to 11. 10 to wywołanie trójka. Tak, bo to jest 3 do 0 plus 3 do 1. No a na przykład 12 to jest oczywiście piątka, czyli 3 do 0 razy 2 plus 3 do 1 no, razy 1. No okej, okay. No generalnie jak w ogóle, no i teraz pomysł jest taki sam jak przy okazji 2 do n, więc znaczy będziemy lecieć od tyłu aż do przodu i sprawdzać, które bity są zapalone, w sensie na której pozycji jest zapalona jedynka, na której dwójka, a na której 0. I w zależności od tego, czy to jest jeżeli to jest dwójka lub jedynka, to będziemy wykonywali no, sprawdzenie wszystkich jego synów, czy tam inaczej sąsiadów, no bo to jest graf, nie można określić kolejności syn ojciec. No a jeżeli jest to 0, to po prostu ulewamy. No to tak, początek będzie dokładnie taki sam jak w 2 do n-tej, tylko że, czyli będzie to jakiś for int x równe 0 do, tutaj jest różnica, nie do 2 do n-tej, tylko do 3 do n-tej i check x, czyli checkuj podzbiór x. No i w tym podzbiorze już się dzieje jakieś rzeczy. Teraz skupimy się na wykminieniu, jak zapisać tę funkcję. Jest ona bardzo prosta, zawiera jednego while'a i oczywiście wywołanie do funkcji, która no, sprawdza nam, czy ten zbiór jest dobry w jakikolwiek sposób, w zależności od problemu. No w naszym przypadku no, tego grafu widzimy.
to sprawdzenie po prostu, no, czy te dwójki i jedynki rzucą się. No dobra, no to jak to robić? Będziemy po prostu sprawdzali od końca, jaka jest reszta modulo 3 danej liczby. Zauważmy, że jeżeli liczba ma przystaje do 0 modulo 3, to jej ostatnią liczbą w zapisie trójkowym jest 0. Jeśli liczba przystaje do 1 modulo 3, to jej ostatnią liczbą w zapisie trójkowym jest 1, a jeżeli przystaje do 2 modulo 3, to jej ostatnią liczbą w zapisie trójkowym jest 2. Dobra. Dlaczego tak się dzieje? No z tego powodu, że wszystkie kolejne pozycje, oprócz ostatniej, która jest 3 do 0 razy coś, to dzielą się przez 3. Ponieważ no to jest 3 do 1, 3 do 2, 3 do 3 i tak dalej. Więc każda z nich jest podzielona przez 3. Dlatego ta podzielność przez 3 wpływa tylko i wyłącznie ten element, który jest równy 1 razy coś. Czyli po prostu w zależności od tego, jaka liczba jest na ostatniej pozycji, taką resztę zdzielenia ma nasz x. No jest to bardzo proste, nie ma większych filozofii. Dobra, więc w takim wypadku możemy... Jak możemy czekować naszego x? Void, bool, cokolwiek, w zależności od tego, co będziemy chcieli uzyskać, od int x może wyglądać w następujący sposób. Dopóki x większy od 0, bądź x nierówne 0, bo to jest to samo, sprawdzamy podzielność przez x przez trójkę. Jeżeli x modulo 3 równa się 1, zrób coś dla jedynki od elementu, dla którego któremu ona odpowiada. Czyli po prostu temu z końca. Więc musimy jeszcze zapisać int pos, która będzie na początku równa 1, ponieważ zaczynamy albo 0 albo 1, w zależności od tego, jak numerujemy, bo to będzie po prostu ostatni element, w którym odpowiada ten ciąg, ten zapis liczby w systemie trójkowym, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Czyli zrób 1 dla tej pozycji, czyli dla tego elementu, dla tego wierzchołka, wszystko zależy od problemu. W naszym wypadku post to będzie po prostu numer wierzchołka, który rozpatrujemy. Analogicznie, jeżeli x modulo 3 równa się 2, to zrób 2 odpowiednie. Oczywiście zrób 1 i zrób 2 mogą być tymi samymi funkcjami. W naszym wypadku nawet by były, gdybyśmy jeszcze tutaj dochodzili wstawianie jedynek. No to jest ogólnie szczegół implementacyjny, to nie jest nic istotnego ani trudnego. Tak jak mówiłem wcześniej, laser zazwyczaj nic nie będziemy robić, w naszym wypadku nie robimy, więc tego nie zapisuję. Zwiększamy tylko pozycję o 1. No i muszę uciąć ostatnią liczbę, czyli podzielić x przez 3. No i to tyle. Oczywiście to ze względu na tę pętlę i na tego while'a działa w 3 dentej razy n, ponieważ to działa w 3 dentej, a ten while działa w odem, więc cały algorytm działa w najgorszym razie 3 dentej razy n razy jakieś n, tak? Gdzie jest liczba krawędzi. No dobra, to już są wszystkie common loopy, które się pisze. Wszystko w zasadzie idzie z tych czterech kopyt i miłego obrotowania.